Na konkurs ogłoszony przez przedsiębiorstwo Aquanet napłynęło ponad 5,5 tysiąca zdjęć. Zadaniem uczestników było wykonanie fotografii, na których przedstawione miały być ich skojarzenia z wodą. Jury konkursu wybrało 25 ich zdaniem najciekawszych projektów, z czego 3 nagrodziło. Wszystkie prace wyróżnione przez organizatorów można do końca października oglądać na wystawie na Starym Rynku. Jury zwracało szczególną uwagę na walory estetyczne pracy, wysmakowanie i subtelność kompozycji. Jak czytamy na stronie Aquanetu, w tym roku zabrakło fotografii postrzegającej wodę w kontekście społecznym i ekologicznym. Prac nawiązujących do bieżących problemów cywilizacyjnych: ograniczonych zasobów wodnych, braku dostępu do wody pitnej, nadmiernego zużycia wody w krajach rozwiniętych i konieczności jej oszczędzania. Takich prac oczekują organizatorzy w przyszłych edycjach konkursu. Organizatorem konkursu Wodne Skojarzenia jest Aquanet. Przedsiębiorstwo to zaopatruje wodę prawie 800 tysięcy ludzi mieszkających w Poznaniu i najbliższych okolicach.